Między innymi powód, dla którego usiłowano mnie po pierwsze zamknąć do więzienia, a jeszcze wcześniej, powiem naprawdę, rękami przestępców zabić. Ja na ten temat wielokrotnie zeznawałem, na ten temat są nagrania, wskazywałem, dostarczyłem do CBA taką zdobytą przez nas olbrzymią torbę tych przestępców, którzy uciekali już z tych swoich biur, w których byli, i oni tam w tej torbie zostawili między innymi dyski, dokumenty księgowe, pendrive'y, telefony, taką całą swoją najważniejszą część działalności. No, żeśmy, mówiąc brzydko, porwali im to z jednego samochodu zaparkowanego w podziemnym garażu. Przekazana ta dokumentacja została do CBA i nic. Ja myślałem, że jakieś stamtąd przynajmniej pieniądze państwo odzyska. Nie wiem, nic na ten temat nie słyszałem. Może zyskało, może to jest tajne. Chyba nie. No ale panie Tomaszu, pan powiedział, że pana chciano zabić. Ja nie zareagowałam w pierwszej sekundzie, przepraszam, Ja pani. bo mnie zamurowało zwyczajnie i Już opowiem no. państwu, jak to wyglądało. To są takie dosyć wysublimowane metody. To znaczy, w tamtym czasie brałem udział w takiej bardzo ważnej operacji specjalnej. To znaczy, CBA próbowało pomóc policji, czy zastąpić policję w zdjęciu, powiem tak bardzo prosto, z miasta takiego przestępcę, który wcześniej rozbroił policjantów. To był tak zwany, znaczy pan Jakub K. Jak sobie państwo wygooglujecie, będziecie państwo to mieli. Jakub K. to człowiek, który zasłynął tym, że był członkiem takiego gangu, który porywał przestępców. Bo oni sobie znaleźli taki dochodowy interes, że napadali na przestępców, którzy mieli duże pieniądze, no i te pieniądze im odbierali. Taka grupa. No, ja oczywiście nie oskarżam nikogo, ale porwali też takiego pana mecenasa z Gdańska, torturowali go. I ten pan Jakub K. miał taki incydent, że był w jednej z agencji towarzyskich w Warszawie. Przyszło tam dwóch panów policjantów i pan Jakub K. tych panów rozbroił, zakuł w kajdanki, później wybiegł sobie przed ten budynek. Uklęknął spokojnie, jak na strzelnicy, tam był trzeci policjant, i tak mu dla żartów postrzelał nad tym. On skoczył za taki kiosk i postrzelał mu nad głową, później poszedł. Po tym wszystkim policjanci poczuli się naprawdę bardzo, bardzo obrażeni, i pan Jakub K. Docierały do niego sygnały, że policja podczas zatrzymania go, no, nie weźmie żywcem. Ja nie wiem, czy to była prawda, czy to była nieprawda, jak to funkcjonowało. Niewątpliwie ten człowiek był bardzo zdesperowany, sprawiał zagrożenie, poruszał się po Polsce samochodami przypominającymi, mając insygnia policyjne, miał przy sobie broń maszynową, granaty, używał tych granatów, wrzucił raz ten granat do takiej siłowni mojego figuranta, tego właśnie szefa tej grupy przestępczej, znaczy wiceszefa tej VAT-owskiej dużej, tego Pawła K. I podpalił również chyba kilka samochodów na ulicy Chorągwi Pancernej w Warszawie. Groźny człowiek, policja nie mogła sobie z nim dać rady. My żeśmy mieli możliwość tego człowieka zabrać z tej ulicy. Znaczy, ten człowiek myślał, że podda się wojskowym służbom. No, to takie działanie pod fałszywą flagą, i że będzie to dla niego miało być bardziej honorowe. Później ewentualnie następują różnego rodzaju działania, rozmowy, że ten człowiek jednak chciał się poddać. Już to ja to dalej pominę. I wiecie państwo, i w trakcie trwania tej operacji specjalnej Piotr Nisztor na antenie telewizji Republika powiedział, wyświetlił mnie, powiedział dokładnie o tym, że ja jestem, że tutaj będą, że są w tej chwili jakieś wojny pomiędzy grupami przestępczymi, że będzie tak jak dawniej wojna Pruszkowa z Wołominem, wskazując wielokrotnie mnie tak, że można mnie było zidentyfikować. I
Przy okazji powiedział o tym, że ja jestem winien kradzieży 15 milionów z funduszu CBA. Oczywiście wiadomo, że widzicie Państwo, ja tutaj w ogóle z tym nic nie miałem wspólnego. To znaczyło, że ten pan, z którym w tym czasie, ten pan Jakub K., my żeśmy no tak sobie bardzo, bardzo mocno działali, no w zasadzie wydał wyrok śmierci, no bo nie dość, że on będzie chciał mi podziękować, bo to było CBA, nie wojsko, jak się zorientował, to jeszcze poszukać, ja mam te 15 milionów, prawda, żeby na pewno już poszukał, czy ja nie mam. Sprawa zakończyła się w ten sposób, że operacja specjalna została przerwana i ten pan tylko no dzięki takiemu szczęściu dostał się w ręce policji w Inowrocławiu 3 tygodnie później, to znaczy policja zatrzymała go w miarę przypadkowo i on nie zdążył dobiec do samochodu, w którym były granaty i broń maszynowa. Skończyło się ta realizacja tym, że 2 policjantów zostało rannych, postrzelonych i postrzelony ten przestępca, ten Jakub K. To można sobie wygooglować i no to tak naprawdę mogło dojść do okropnych... Gdyby dobiegł do tego samochodu, niewątpliwie uważam, ten człowiek jest naprawdę bardzo niebezpieczny, bardzo dobrze wyszkolony, byłoby bardzo źle. Jak widzicie Państwo, to z tym dalej się nic nie działo. To, że sobie Nisztor pozwolił na to, żeby rozwalić operację specjalną i narazić no, kilkanaście osób co najmniej i ich rodziny na śmiertelne niebezpieczeństwo, no i ludzi, którzy znajdowali się gdzieś w tamtych miejscach. No, te wszystkie przypadki były już dla nich tak męczące, że doszli do wniosku, żeby spreparować przeciwko mnie sprawę i spreparowali sprawę. To znaczy dopisali mnie do gangu przebierańców, który ja de facto posadziłem na ławie oskarżonych. To tak wyglądał. Ja w ogóle się raz spotkałem z jednym z wiceszefów gangu przebierańców, gdzie od razu doszedłem do wniosku, że to jest człowiek, który nie ma nic wspólnego ze służbami, że on kłamie. Ale ja się myliłem, bo on rzeczywiście miał coś wspólnego ze służbami i oni rzeczywiście znali się i z Kamińskim, i z Wąsikiem. I oni, według naszych informacji z Jankiem, pełnili taką rolę, że mieli również organizować jakąś nadsłużbę specjalną, jakieś inne rzeczy. Tutaj, szanowni Państwo, jeżeli popatrzycie na to, co tam się działo, to Wąsik z Kamińskim wprowadzali taką zasadę, którą miał również Kaczyński. To znaczy, że porządek można robić nawet brudną szmatą. I oni robili te porządki tą brudną szmatą. Robili, tak? Tylko niestety te pieniądze no, do państwa nie wracały, a moim zdaniem i nie tylko moim, jak te sprawy zaczną się wyjaśniać, to na tym wszystkim zyskiwali wszyscy, w większości przestępcy, na pewno nie państwo, nie skarb państwa. No i ja przeszkadzałem. Po prostu przeszkadzałem. Także to był ten powód, żeby tak działać. No ja... Później dowody, które usiłowano niszczyć, ja te dowody dostarczyłem, pokazuję, te dowody są. No, nie mam w tej chwili szczęścia, żebym się przebił. Moją sprawę prowadzi pani sędzia, która jest udziałowcem Telewizji Republika. Nie chcę się odwołać, a drugą sprawę, która nie może dojść do sądu, prowadzi pani prokurator, która no w zasadzie odpowiadała za to, że mnie torturowano, ale to już kolejne rzeczy. No ale właśnie panie Tomaszu, ja bym chciała, bardzo dziękuję. To jest to, co pan mówi, to jest... Być może przydługie, to jest, ale to tak, no, tak, tak. Nie, nie jest przydługie i dlatego też nie chcę za bardzo przerywać, bo moje słowa są tutaj w sumie zbędne. Nie, ale no, właśnie, redaktor, bardzo miło, ja chętnie ja chciałam pytania. Powiedzieć i podkreślić, panie Tomaszu, żeby to wybrzmiało, bo pan był więźniem politycznym i pan był naprawdę torturowany. Ja akurat czytam pana X-a, czytałam artykuły, chociaż było niestety ich niewiele, bo media jakoś no, średnio się interesowały tą sprawą i wtedy muszę powiedzieć, że teraz również milczą. Więc skoro nie mamy dojścia do mainstreamu, to może niech tutaj to wybrzmi w naszym Radiu Rebeliant, co pan przeszedł w więzieniu.
Powiem Państwu tak, przy pierwszym zatrzymaniu mnie, no to jak zwykle to było takie mocne wywarcie wrażenia. A poza tym ja nie wiem, czy ja tutaj dobrze to oceniam, ale moim zdaniem tak, bo ja naprawdę znam te działania. Tutaj chciano sprowokować być może nawet to, żebym ja nie przeżył tego pierwszego zatrzymania. Dlaczego? Bo w miejscu, gdzie przybywałem, zawsze na podwórku były dwa duże psy. I zawsze wcześniej, kiedy się organizuje realizację, no jest wywiad przed tym, przed kilka dni temu, przed tym sprawdza się teren wokół, jak funkcjonuje ten figurant, te wszystkie drogi, ewentualnie ucieczki, czy jest jakieś zagrożenie. I wiecie Państwo, wiedzieli, że te psy będą na podwórku, ale wtedy akurat 23 stycznia o jakiejś godzinie 5 psy zaczęły drapać do domu i poszły do domu. I o 6 wpadli ludzie z CBA, to znaczy no, potrzeba ich było razem około 30, nie wiem po co. No i okazało się, że oni chcieli psy zastrzelić, ale psy były w środku w domu. I ja wiedziałem, co oni chcą zrobić. Nie wpuszczałem ich do domu, znaczy stałem przed nimi, wyszedłem na podwórko, stałem przed nimi i psy były zamykane do małego pomieszczenia w domu, żeby nie mogły im ewentualnie zagrażać, bo psy bardzo się denerwowały. To są duże dwa owczarki kaukaskie. Oni krzyczeli, odsuń się, bo będę strzelał, odsuń się. Ja mówię, nie, bo zastrzeliście psy i nie odsuwałem się. No trwało to. Ja nie reagowałem na ich polecenia, to prawda, ale wiedziałem, co się stanie. No i później, jak zobaczyłem, że psy są zamknięte, położyłem się na ziemi. No jeden z tych ludzi złośliwie skoczył mi na żebra tym nakolanikiem, żebra mi pękły, ja to już czułem, ale siedziałem sobie tam grzecznie, skuty w kajdanki przez w zasadzie cały dzień. Panowie szukali, no tak jak jest normalnie, tak jak jest to przeszukanie. Później zawieziono mnie do szpitala, bo już sami panowie doszli do wniosku, że należy mi do szpitala zawieźć, jakaś mi zaczęła krew lecieć z nosa, jakieś rzeczy działy. No ja wtedy dla mnie to było takim dyshonorem, żebym ja mówił, że coś mnie boli. Nie, nie, rzeczywiście dyskutowaliśmy sobie. Po tym ja byłem przekonany, że ta sprawa się za chwilę skończy. Jak przedstawili mi to, dlaczego oni mnie tutaj zatrzymali, to znaczy dosłownie ja się z tego śmiałem. Mówię, tak dobrze, to chwila, niech będzie pan prokurator, tutaj są dowody i ja wszystko opowiem i wyjaśnię, tej sprawy nie ma. Bardzo się myliłem. Podczas tego zatrzymania dokonano kolejnych przestępstw jeszcze, bo następnego dnia już po rozmowie z prokuratorem, kiedy ja byłem przekonany, że absolutnie prokurator nie może złożyć wniosku, prokurator robił takie smętne oczy, patrzył w górę, że to od niego zależy, złożył ten wniosek, ale zostałem zawieziony do sądu. I w sądzie zostałem potraktowany po wiposku. To znaczy nie byłem osadzony w tak zwanym sieczkarniku. Ci, którzy mniej więcej wiedzą, to jest takie pomieszczenie dla osób zatrzymanych w sądzie. Mnie zabrano razem z moją panią mecenas do sali sądowej, do pustej sali sądowej. Siedział ze mną jeden funkcjonariusz, nie ten kontrterrorysta, tylko taki cywilny funkcjonariusz, który rozmawiał i mnie urabiał. Podsłuchiwał rozmowę moją z panią mecenas, do tego się przyznał i doszedł do wniosku, mówi, że on mi wręczy telefon, bo do mnie zadzwoni wiceszef CBA, pan Grzegorz Ucieczek. No i telefon wręczono mi bez wiedzy prokuratora i wcześniej już z tego, co ten pan funkcjonariusz mówił, to należało, gdybym ja był uprzejmy, obciążyć pana premiera Tuska, pana ministra Bondaryka i pana ministra Wojtunika. Moje sprawy potoczą się zupełnie inaczej. W związku z tym pokazano mi, że nawet tego dnia już się nie odbędzie rozprawa sądowa, która miała się odbyć i rozprawa została przeniesiona na następny dzień. No i oczywiście się na to nie zgodziłem. Dlaczego akurat tych trzech bardzo ważnych ludzi? Ja rzeczywiście miałem różnego rodzaju działania albo z otoczeniem tych ludzi, albo znałem tych ludzi. Ja już tutaj nie będę wchodził w szczegóły. To było rzeczywiście próba zrobienia ze mnie takiego politycznego masy. Nie zgodziłem się na to.
No i powiem Państwu, okazało się, że następnego dnia, kiedy było posiedzenie aresztowe, ja mówiłem do pana sędzi, że panie sędzie, no przecież to tutaj, co pan prokurator jest uprzejmy mówić, bardzo długi złożyłem wyjaśnienia, to, co pan prokurator mówi, no to przecież tutaj za chwilę ja pokazuję dowody na moją niewinność, one są tutaj obok, one są w tych telefonach, one są tutaj w tym, co zabezpieczyło CBA. Oczywiście to nie przyniosło żadnego skutku, zamknięto mnie na 3 miesiące i trzymano mnie przez rok praktycznie. Zwolniono mnie dopiero wtedy, kiedy pan prokurator już stracił cierpliwość, bo CBA, pan prokurator Zbigniew Pustelnik, ja nie mam syndromu sztokholmskiego, ale to miły człowiek, bo jak porównam go z panią prokurator Siwiec, która była później, to bardzo miły człowiek. Pan prokurator mówi, żeby chciał, żeby sąd to rozstrzygnął, żeby to się skończyło, że on tylko czeka, jeżeli przyjadą moje papiery z CBA, moje dokumenty, które mu obiecują, no to w zasadzie to on mnie zwolni. Czekałem bardzo długo na konfrontację z przestępcami, na której wielokrotnie do niej nie dochodziło. Później, jak doszło, no tak jak napisałem w moim wierszu, rozmazałem ich na ścianie. Tam się, już nie będę mówił szczegółów, tam się nic nie zgadzało. No, ale to wygląda tak, jakby to było wszystko ustawione, ustalone To wcześniej, było wszystko ustalone. z każdym po kolei, nawet z tym, i z tym ważnym, bardzo najważniejszym, i z tym mniej ważnym. Tak. I dopiero później, po zasadzie przesłuchaniu Janka Pińskiego i po tym, kiedy pan prokurator się zdenerwował, że CBA mu nie daje tych dowodów, które mieli mieć i trzymał mnie tak trochę na słowo, pan prokurator mnie zwolnił, ale wbrew, znaczy nie wiedział o tym Wąsik, nie wiedział o tym Kamiński, wściekli się, to my wiemy o tym dokładnie. I wiecie państwo, pan prokurator został ukarany, bo pan prokurator został zdegradowany i w tydzień potem trafił do prokuratury rejonowej. Stary, doświadczony prokurator, przepraszam pana prokuratora. Pan prokurator później po pół roku zgodził się na telefony, dawał widzenia, naprawdę bardzo fajny człowiek. Ale za drugim razem, jak mnie aresztowano, nie wiem, czy państwa nie nudzę, to odbyło się to w takich Absolutnie okolicznościach, nie. odbyło się to w takich okolicznościach, że wyjechałem, też było dużo funkcjonariuszy CBA i wyjechałem z domu na noszach, ze skutymi rękami i nogami, karetką do szpitala Bielańskiego. W tym szpitalu Bielańskim dopiero lekarze ze szpitala Bielańskiego no, bardzo mocno wstawili się za mną, kazali mi zdjąć te kajdanki z rąk i z nóg, dali mi maseczkę, bo to był szpital covidowy, panowie funkcjonariusze mi nie dali, i dali mi wodę. Bo dlaczego mówimy o tej wodzie? Bo ja mówię to w kontekście tego księdza, który był torturowany. Dali mi wodę, bo jak wcześniej prosiłem, żebym dostał wodę, bo ja już swoją wypiłem, bo z domu położono mi ją na tych noszach w karetce Bogotowia, to pan kontrterrorysta, ich było tam kilku, to wiadomo, że wielkie wrażenie w szpitalu, żartowałem, że jestem Hannibalem Lecterem. I pan kontrterrorysta mówi, a co ja jestem, użył brzydkiego słowa na K, żywiec? No, lekarze mi dali wody, pan mi nie dał wody, ale to już ja oczywiście o tym wszystkim zeznałem, to wszystko było. I później lekarze stwierdzili, no, że jednak mój stan jest taki, że ja muszę przebywać w pozycji no, leżącej, zaaplikowano mi szereg środków. Jeżeli mój ten stan się nie będzie poprawiał, no i jeżeli będę miał problemy z czynnościami fizjologicznymi na przykład, no to trzeba będzie to jakieś radykalne medyczne środki wdrożyć. Dali mi również, o czym mówiłem o tych zastrzykach przeciwzakrzepowych. Zrobił się problem. Zrobił się problem i panowie zaczęli konsultować to z panią prokurator Anną Siwiec, panią prokurator oddelegowaną do pana prokuratora Ziarkiewicza z prokuratury rejonowej do prokuratury regionalnej. I pani prokurator doszła do wniosku, że wiozą mnie gdzieś do szpitala. Ja myślałem, że wiozą mnie położyć do szpitala, żeby wziąć biegłych i sprawdzić, czy ja mogę być zatrzymany, czy mogą być ze mną czynności. I rzeczywiście karetką pogotowia zabrano mnie do szpitala na Solcu. A w szpitalu na Solcu chciano mnie badać jeszcze raz. I był tam taki pan doktor Kania. Pan doktor Kania, no tak, zwracał się do mnie dość tak obcesowo. Ja panu doktorowi wytłumaczyłem, że już byłem raz badany i więcej badać mi nie trzeba. To pan doktor mówi, że mi zrobi tylko taki mały zastrzyk. Powiedziałem, że dziękuję za jego zastrzyki, to jest niepotrzebne.
Pan doktor powiedział, no to będziesz K jechał na siedząco. Nie wiem, co oni mają z tym K. Ja nie rozumiałem, o co chodzi. Natomiast rzeczywiście okazało się, że pan doktor był uprzejmy napisać odmienną diagnozę, czy opinię od lekarzy w szpitalu w szpitalu bielańskim, którzy wykonali mi badania, ten tomograf, wszystkie inne rzeczy. A pan doktor nie zrobił nic, tylko pan doktor napisał odmienną opinię, ale przepisał lekarstwa, włącznie z lekarstwami zakrzepowymi. Wywieziono mnie na noszach przez izbę przyjęć w szpitalu na Sercu. Przykro mi, tam się urodziłem, to także później, ciekawa taka właśnie drugi mój powód to był teraz, wtedy. No i zwleczono mnie z tych noszy i naprawdę wciśnięto mnie do samochodu CBA. To była Panie Tomaszu, zbitym węflonem w ręku, w kajdankach, pomiędzy dwoma funkcjonariuszami, włączono muzykę tak bardzo głośno w tym samochodzie, na moją prośbę, żeby przyciszyć. Mówili słucham i sobie żartowali. Mogę powiedzieć dalej, bo dalej, jeżeli jeszcze mamy czas. Ja tylko chciałam, bo nie wiem, czy nasi wszyscy widzowie zdają sobie sprawę z tego, że jeśli do organizmu zostanie podana zbyt duża ilość leków przeciwzakrzepowych, to pierwszym takim powikłaniem może być zawał serca. Na przykład. Tak to działa. Dobrze. Oddaję głos. Zawieziono mnie do Lublina, szanowni państwo. Podczas tej drogi były takie żarty. Ja cały czas miałem węflon w ręku. I szanowni państwo, wyciągnięto mnie w Lublinie przed tą izbą zatrzymań policji z samochodu, ciągnięto mnie po ziemi, drąc na mnie ubranie, wyzywając mnie oczywiście od Żydów, nie można wyzywać od Żydów, no takie chamskie, antysemickie odzywki i pytając się cały czas o książkę o Mariuszu Kamińskim. I ja oczywiście nie odpowiadałem i oni sobie żartowali, że książkę na pewno wydam w Izraelu. Nie, książka wyszła, jak byłem w więzieniu, ale to już zaraz państwu opowiem. Zostałem ciągnięty po ziemi, po schodach i tam rzucony jak jakaś szmata przed dyżurkę. Leżałem przed dyżurką, bo tam trzeba czekać przed dyżurką policji. Policjanci zachowali się zupełnie inaczej. No, policjanci zabrano mnie do środka. Miałem się przebierać, zacząłem się przebierać. Było przy tym przebieraniu kilku funkcjonariuszy, co najmniej CBA. Patrzyli, jak ja się przebieram. Policjant zachował się świetnie, będę go pamiętał do końca życia. Powiedział im taki wyraz, taki czasownik na literę W. Wystarczy jeden, a wyszli. Rzeczywiście wyszli. Ale okazało się, że ja mam wbity węflon w ręku cały czas i ten policjant złapał się za głowę. Mówi, co wy, żeście go tak konwojowali? Ale ja go nie przyjmuję z tym węflonem. Nie mam mowy. Zabierajcie go. I pojechaliśmy, rzeczywiście zabrali mnie, droga powrotna taka sama, po schodach, dali się ubrania i tak dalej, do samochodu wciskanie. Pojechaliśmy do szpitala w Lublinie wyjmować węflon. Węflon wyjmowany był w ten sposób, że bano się już mnie zabrać do izby przyjęć. To był chyba szpital wojskowy, bo byliśmy w kilku szpitalach. I samochód stanął gdzieś na uboczu w szpitalu, wyszedł jakiś pan sanitariusz, i w samochodzie CBA na siedząco, kiedy mnie trzymano, tam mi w tych warunkach takich aseptycznych wyjęto węflon. I pojechaliśmy z powrotem do tej izby przyjęć policji. Cały czas to samo, darcie ubrania, ciągnięcie, te wszystkie. Ta droga była taka sama z powrotem pod tą dyżurkę. I jak już byłem w środku, tam znowu byłem przebierany, już był tylko jeden pan z CBA, okazało się, że należy mi zrobić zastrzyk przeciwzakrzepowy, bo minął ten czas i musi być kolejny. No i pan zmienił się, panowie się zmienili. Panie Tomku, pan jest rzeczywiście twardy facet, bohater. Taka mała igiełka, pan sobie sam zastrzyk brzuch zrobi. Ja sobie żadnych zastrzyków nie będę w brzuch robił. I panowie policjanci znowu mnie nie przyjęli do tej izby. Zabrano mnie i w takich samych warunkach cały czas szukano szpitala w Lublinie. Znaleziono inny szpital, inny pan sanitariusz w takich samych okolicznościach, na siedząco, podwijając mi ubranie w samochodzie CBA, ten zastrzyk mi zrobił. Wróciłem trzeci raz, panowie po drodze dzwonili i bluzgali jakiemuś bardzo wysoko postawionemu policjantowi z Lublina, że jeżeli raz mnie jeszcze nie przyjmą, to jeszcze go nie ma i tak dalej, i tak dalej.
przyjęto mnie i natychmiast wezwano karetkę pogotowia, przyjechali lekarze, którzy mi bardzo pomogli, dali mi jakieś blokady, dali mi jakieś inne rzeczy. Naprawdę czułem się, jakbym nagle, przepraszam za porównanie Państwa, jakbym, nie wiem, trafił z niewoli SS do Oflagu, gdzie pilnuje Wehrmacht. Naprawdę, to inaczej. Ci policjanci byli bardzo ciekawi. Suma summarum, to drugie aresztowanie skończyło się tym, że musiało być ostro, bo byłem trzymany przez rok bez żadnych widzeń i bez żadnych telefonów, bo pani prokurator tak uznała. A kiedy złożyłem od razu, następnego dnia, razem z moją panią mecenas, wniosek o to, żeby zabezpieczyć monitoring, zabezpieczyć te nazwiska tych funkcjonariuszy, dokładnie to pani mecenas spisała, pani prokurator odmówiła zabezpieczenia monitoringu, popełniła przestępstwo. I pani prokurator do tej pory zajmuje się moją sprawą. Także tam jeszcze jest parę. Tortury są wobec księdza Salcesona, jak ja to określę. Rozmawiamy. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, my za chwilę musimy kończyć. Musimy kończyć dzisiaj. Przepraszam, tak zagadałem, to przepraszam. Nie, właśnie nie, co ja chcę powiedzieć. Musimy skończyć za 19.55, ponieważ, drodzy Państwo, mamy kolejną rozmowę. Pan Rozenek z panem Sewerskim. Zapraszamy serdecznie o 20.00, ale co ja chcę powiedzieć? Ja nie dam panu tak łatwo tutaj uciec, znaczy nie uciec, pan nie ucieka absolutnie, no wręcz odwrotnie, tylko że chciałabym, żeby wszystko wybrzmiało. Więc co prawda nie mam tego skonsultowanego z naszymi rebeliantami, ale proponuję, żebyśmy zrobili dogrywkę w któryś dzień, nie wiem, domówimy się tutaj, ponieważ ta historia jest taka, że ja po prostu nie potrafię jako człowiek i chciałabym, żeby to wszystko wybrzmiało bardzo szczegółowo, a na pewno mamy jeszcze o czym dalej mówić, bo to jest, szanowni Państwo, mniej więcej gdzieś tak chyba połowa historii, a może nawet i nie połowa. Tak. Pan wiem, Kamiński, pan Wąsik i Państwo, ci, których nam tutaj lansują ludzie, to byli ludzie torturowani, rzeczywiście. Inny tak, oni byli torturowani. Słyszą Państwo, jak jest. Mam nadzieję, panie Tomaszu, że pan się zgodzi na taką część drugą. Będzie mi bardzo miło. Przepraszam, jeżeli ja zbyt długo mówiłem, czy być może niezrozumiale, starałem się. Bardzo, bardzo zrozumiale pan opowiada o wszystkim. Bardzo się cieszę, że to właśnie brzmi w całości. Myślę, że to będzie wartościowy materiał dla naszych słuchaczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Musimy dzisiaj kończyć, ale obiecuję Państwu, że w ciągu kilku dni się tutaj na pewno z panem Tomaszem umówimy i dokończymy rozmowę. Także tak. Panie Tomaszu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Sylwię, Henryka, Tadea, Das, Mirię, wszystkich, którzy przychodzą na nasze rozmowy. Jest Was coraz więcej, bardzo się z tego cieszę. I co? Dzięki Wam żyję. I ja i Janek żyję. Dzięki właśnie Wam, bo inaczej spodziewam się, że byłoby źle. Naprawdę, to nie jest pompatyczne, to jest prawda. Oni się jeszcze nie nauczyli, teraz już się nauczą, jak wrócą. Teraz już się nauczą. No, tego się też obawiam. Dobrze, więc jeszcze raz miłego wieczoru. Zapraszam do rozmowy o godzinie 20, a ja zaraz Panie Tomaszu do Pana piszę. Także do usłyszenia, drodzy Państwo. Do widzenia. Do widzenia.